Dzień dobry. 29 dzień naszej podróży po Stanach Zjednoczonych, ale zleciało. Gdyby nie jeden człowiek, który się urodził w Wyżysku, tak się nazywa mieścina, Wyżysk, z szacunkiem oczywiście dla walorów tej oto miejscowości. Gdyby nie on, nie byłoby tej rakiety. A rakieta nie jest niska, ma ponad 100 metrów, czyli jak katedra w Łodzi. Gość nazywał się Werner von Braun. Był członkiem SS, a jednocześnie bez większej czkawki oczywiście, bo korzyści były przeogromne. Był współtwórcą, jeżeli nie twórcą tak naprawdę, programu kosmicznego Stanów Zjednoczonych. Saturn V. Widzieliśmy już coś takiego w Houston, w Teksasie, ale wtedy leżało, a teraz stoi. Jest olbrzymie. I podejdźmy pod silniki, które za chwilę zostaną uruchomione. No chyba, że nas oszukali. To wtedy nie uruchomią. Werner von Braun oczywiście i operacja Paperclip, czyli przejmowanie czołowych nazistowskich naukowców, specjalistów od wielu dziedzin. Zaraz po wojnie, znalazł się w Ameryce. Urodził się w... Wtedy to były Niemcy, teraz terytorium Polski. Zmarł w stanie Virginia i zbudował takie oto, między innymi zbudował. Prototypy robił oczywiście, badał to wszystko. V2 na pewno zbudował, tutaj się przyczynił do tego, żeby Amerykanie w ogóle stanęli w kosmosie, albo polecieli w kosmos i stanęli na Księżycu. Jeżeli stanęli, bardzo dużo jest tak zwanego, mówiąc po starosłowiańsku, hype'u na to miejsce w Huntsville, bo jesteśmy w Huntsville, w Alabamie, Space and Rocket Center. No, powiem tak, robi wrażenie to, jakie to jest ogromne, jaka ta rakieta jest ogromna, bo tam maleństwo Saturn 1, biedactwo stoi w cieniu tego kolosa. Także robi wrażenie, jakie to musi być olbrzymie, jaki ciąg musiał być generowany, żeby to wszystko wynieść w kosmos. No, a że Werner von Braun był z SS, ktoś o tym przejmował, skoro takie rzeczy budował. Ale wracając jeszcze, myślę sobie, że w Houston, w Teksasie jednak jest więcej do zobaczenia, więcej do zwiedzenia. A tutaj chyba gwoździem programu jest ta rakieta. Plus oczywiście sytuacja, która nam się przydarza po raz trzeci. Pojechaliśmy w Nowym Meksyku do White Sands Missile Center, żeby zwiedzać muzeum podobnej techniki, ale może nie kosmicznej, po części, ale też bardziej obronnej. Nie mogliśmy wejść, ponieważ nie jesteśmy US citizens. Nie mamy paszportu amerykańskiego. Pozdrawiam rodziców i brata. Potem pojechaliśmy parę dni temu, to było bardzo, bardzo zabawne. Pojechaliśmy do miasta, które się nazywa Pensacola, na Florydzie. Wjechaliśmy praktycznie już na terytorium, na obszar tej bazy, na teren bazy. Pomyślałem sobie, że już są jakieś zacieki, to może też i zasieki, i że nie wypuszczą nas już, ale jakoś pozwolili nam zrobić tak zwany U-turn, czyli zawrócić i pomachać. A tutaj z kolei w Alabamie można pojechać do bazy wojskowej i stanąć między innymi pod prawdziwymi urządzeniami, mechanizmami, które takie eksponaty w kosmos potrafią wydmuchnąć. Ale nie, bo nie jesteśmy US citizens. Więc patrzymy na tą rakietę i mamy do zakomunikowania jeden ważny tekst. Pozdrawiamy Was, Polsko, jak zwykle serdecznie z 29 dnia naszej podróży ze stanu Alabama, mieście Huntsville. No, trzymajcie się. I do następnego. Pa, pa.